Od dłuższego czasu zastanawiam się nad tym, skąd wziął się konflikt Iwony z Melanią. Postanowiłem znaleźć na to pytanie odpowiedź i znalazłem. Dlatego w dzisiejszym odcinku dowiecie się nieco więcej na ten temat. Konflikt czy niechęć obu pań? Jak dla mnie jest to konflikt, ale każdy może inaczej to nazwać. Powiem wam szczerze, że obejrzałem wszystkie odcinki szkoły z Melanią i Iwoną. Spędziłem na tym dobre 8 godzin, ale czego dowiedziałem się, to moje. Zapewne każdy z was myślał, że ich konflikt wziął się jeszcze z czasów szkolnych, ale niestety tak nie jest. Jestem trochę zawiedziony tym, że właśnie tam nie było początku ich niechęci do siebie, ponieważ mógłbym powiedzieć dlaczego, a tak niestety nie mogę, bo nie znam na to pytanie odpowiedzi. Gdy Iwona doszła do 19+, już miała jakiś problem z Melanią. Pewnie pamiętacie, jak Małkowska czepiała się vloga Melanii, o czym nagrywa i tak dalej. Nie wiadomo, czy postać Iwony uważa tego vloga za tak zwanego raka, czy po prostu dziewczyna uważa Melę za głupka, z którym nie chce mieć nic do czynienia. Myślę, że ich konflikt to z produkcji wymyślił, a Iwona jest jaka jest i za to ją kochamy. Początkowo jej postać nie zmieniła się aż tak bardzo z tym, co mogliśmy widzieć w serialu Szkoła. Ale z sezonu na sezon jej postać nabierała sympatii, aż dotąd, gdy jest jedną z najlepszych i myślących postaci w serialu. Za to Mela z Królowej stała się królową, żenady i histerii. Sam kiedyś nie lubiłem postaci Iwony i wtedy było mi szkoda Meli, a teraz jest odwrotnie. Podsumowując, konflikt Melanii i Iwony zaczął się dopiero w 19+, a nie w szkole. Podejrzewam, że nigdy nie dowiemy się, o co im tak naprawdę chodzi. A szkoda, bo można by było o tym pogadać. Myślisz, że Iwona zostanie kiedyś przyjaciółką Melanii?